Wiadomość prosto z Londynu. Siostra z Londynu dzwoni do brata. Cześć Michał, co tam u was w Polsce słychać? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Zacznij od złej. Mama chora, dom zajął komornik, mój zakład upadł, babcia umarła bo nie miała na leki, sąsiad się powiesił po stracie pracy, zamknęli szkołę. Ania więc nie chodzi do szkoły bo nie mają pieniędzy na dojazdy. Wojtkowi odmówili chemioterapii, więc szykuje się kolejny pogrzeb. A dobra? Na szczęście to PO jest u władzy, a nie PiS, droga siostro.